Patrz, co mam. Nie rób. Nie rób! Nie rób, bo ja też mam małe życie. Tym kapeluszem. O Boże, jedyny. Co to kurwa jest? Wiem, muszę kapelusz zmienić. Zmienić, wypierdolić, spalić, zakopać! A nie wiem, o co ci chodzi z tym kapeluszem, bo ładny jest. Zostawmy te kwestie bez zbędnych dopowiedzeń. No już. Słuchaj tej akcji. Kumpel robił przygotowanie do napadu. W jednym z tych przygotowań trzeba wejść do pomieszczenia, cyknąć fotkę i wyjść. I to wszystko, co trzeba zrobić. A on kurwa nie chce i przyjąć tego zdjęcia, coś tu się zjebało, zbugowało i tak, i w ogóle wszystkie świętości. W końcu mówię, pokaż mi swojego streama. Zobaczę co i jak, bo mam wrażenie, że coś robisz źle. I okazało się, że robił źle, bo po prostu robił zdjęcie, za bardzo zoomował i po prostu nie przyjmowało tego zdjęcia. Urzekła mnie twoja historia, zaraz się rozpłaczę. I mówię do niego, obsługa aparat być bardzo trudna. Wiesz, to tak jak u ciebie obsługa lejców być bardzo trudna. Nieprawda. Ledwo sobie z koniem radzisz, a pomóż to już w ogóle poza twoimi możliwościami. Nieprawda! Mam Kuba! Nagrane. No, nie! Mam nagrane, chlejesz przez każdą dostawą bibru. No, ale ja nie prowadzę. Nie o to pytałem, swany chuju! A twój koń momentalnie mi się pakuje pod koło wozu, prawie za każdym razem, nie? Ty no. We mnie wjeżdżasz. Jak to było w materiale? Jaki koń jest, każdy widzi. Jeźdźcy bywają najróżniejsi. Propo uciekającego oka, mój ojciec poszedł do lekarza filmowego. No to ja już popcorn na cola, wiecie, no kto w tym gra? Kto w tym gra? Po prostu to jest lepiej niż Hitchcock się zaczyna, no nie? Nie, jak zaczynał, przenosił się na obiekt, bo robi na obiekt lotniskowy. No, tam trzeba mieć, no trzeba mieć badania konkretne. I był akurat dziadzio taki, bo w tej firmie jest dwóch lekarzy takich, którzy dość często obozują w czwartek i chyba we wtorek i ojciec akurat trafił na tego czwartkowego dziada, który na pytanie, czy na moją odpowiedź, że nie jestem chory na żadną przewlekłą chorobę, odpowiedział: proszę się pozbyć tych złudzeń, jest pan poważnie chory, jest pan otyły. Myślę, kurwa, doktor House diagnozował i koniec tematu, nie? I ten sam dziadek wszystkim w zasadzie wróży, że już mają nie żyć, nie? Że już umierają. Wyjątkiem mojego ojca, który powiedział, że pan już powinien nie żyć. Aha. Kurna. No, powinienem któregoś na coś z tym nosem zrobić, bo... Dobra, nikt tego nie widział. Ja to widziałam. Nie widziałaś. Widziałam. Mam tu butelkę. Dobra. Ooh, I love a fast woman. No właśnie. To nie był szantaż, to były negocjacje. Chyba lepiej się z nami witał, jak byłaś z tym dekoltem, nie? Nie zostaw! Ja? Jak będziemy na ciepłym terenie, to założę inny strój. Wait a minute! A teraz to w górach postulskich jesteśmy, nie? No to zimno, no to nie mogę. A wtedy byliśmy, kurwa, na tych śnieżnych terenach i z tym dekoltem łaziłaś. Nie! Mam nagranie pokazać ci. Nie. Ale wredny jestem. Boże, bo tak lubiłeś ten strój. What? Bo w przeciwieństwie do twojej oryginalnej postaci, twoja postać w Red Dawn ma podstawowe, piękne cechy płciowe. Dzięki za opinię. Musiałam kasnąć. Ty celowałaś w to, czy przypadkowo? Przypadkowo. Ale lejce cię przyciągnęły. Spider-Man. Oj, trochę tu ciasno. Wait for it. Mówiłem, przejdź na dietę. Wait for it. O nie, koń, wstawaj. Boże. To mój koń powinien przejść na dietę. No słuchaj, są koń w ziemię, szukają! Słuchaj.
Może przestanę biegać z bronią. No, może? To dopiero pierwsze zadanie. Jęczysz się, jakbyś całą noc to robiła, nie? Mogę uciec przed nimi. Nie strzelaj do nich. No dobra. Kurwa, dłużej będziemy uciekać, ja wiem. Czemu ty musisz do wszystkich strzelać? Mariola, kurwa! Cicho. Ja pierdolę! No nic się nie stało przecież! No, kurwa, ja pierdolę! Całe szczęście, bo wyhamowałem, no. A teraz co, niedźwiedź? Niedźwiedź za nami. Dobra, to od niedźwiedzia tej piechotą uciekniemy. Wait for it! Nie! Też nie można odsucić się do tego. Co ty mi na nic zrobiłeś? Przejechał cię. Co moja postać robi? No do kurwy nędzy! Co moja postać robi? No do kurwy nędzy! No do kurwy nędzy, no! Co robisz? Kurwa! Zobaczysz na grę, co ta kurwa cichutko odpierdala moja postać na... Razem z koniem do spółki. Mój mózg jest chory. Czemu? Wyobraziłem sobie sytuację. Ty, pożycz mi kondomy. Mam tylko te mojego chłopaka, nie będą na ciebie pasować.